Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w 47 odcinku z Assassin's Creed Unity. Przepraszam, zaczynamy już od misji fabularnej, myślę, bo nie mam już nic takiego konkretniejszego do roboty. Dobra, fajnie, zejdziemy. No i tu już mamy po prostu misję fabularną. Jeszcze przejrzę tak mapę, ale z tych odkrytych dzielnic to raczej już nic nie mamy do roboty, co byśmy chcieli, bo są poziomy trudności na 5, więc no tutaj odpada. Mamy te zagadki Nostradamusa, ale myślę, że to zrobimy dopiero po zakończeniu trybu fabularnego. Wtedy sobie przejdziemy do takich pierdół tak naprawdę. Nic więcej. Nie no, myślę, że jeszcze koopa by się mogło w końcu nagrywać. Czy to samemu koopa z randomowymi graczami, czy też po prostu z znajomymi. Dobra, nieważne, fabuła i się nie opieprzajmy. Sojusz z rozsądku. Porozmawiamy z Elis, żeby nas dołączyła do naszego bractwa. Pierwszego kwietnia roku 1791. Good evening. With me once again, Madame Leclerc, and tonight we're speaking about the heart. Siema. So. So. Seems you've been busy. Tracking down the man who killed your father. Yes. Best of luck. He's killed most of my allies and intimidated the rest into silence. No closer now than I was 2 years ago. I've seen him. What? When? Where can I find him? I'm not sure that's a good idea. He wants you dead, Elise. What? You want to protect me? I want to help you. The Brotherhood has resources, manpower. You cannot be serious. I don't trust the assassins. Jak możesz? Do you trust me? I haven't changed that much, Elise. I'm still the same boy who distracted the cook while you stole the jam. The same one who helped you over the wall into that dog-infested orchard. All right. Take me to your Brotherhood. I'll hear the offer. Mądra dupa. Strong. Mądra dupa. Myśli. Przede wszystkim myśli. No. Zobaczymy. Pewnie będzie jeszcze jedna kapcenka, żeby mi wydłużyć odcinek. Zobaczymy. Loading w chuj. Is that? Bloody Templar. What's he doing? Really? They're a touch paranoid when it comes to security. Two right turns, 73 steps, then down a flight of stairs, a left and another right. Did I get all that? What the hell you done this time, pisspot? The Templars have marked her for death. So you brought her here? The Brotherhood has resources, manpower. Shut up! Well, grzeczniej. My name is... For heaven's sake, take that blindfold off. Ridiculous. Dobra, ściągaj to gówno. My name is Elise de la Serre. My father was François de la Serre, Grand Master of the Templar Order. I've come to ask for your help. Continue. Mirabeau. Must we rehash this debate again? We must, and we will, Master Kimmer. If you cannot see the advantage in being owed a favor by François de Lasserre's daughter, I despair for our future. Continue, Mademoiselle de Lasserre. Oh, here we go. You are not men with whom I would normally parley, monsieur. But my father is dead, as are my allies within the order.
If I must turn to the assassins for my revenge, so be it. Parley, my arse! It's a trick to make us lower our guard. I say we kill her, send her head back as a warning. Belek. Enough! Plainly, this discussion is better conducted in private. If you will excuse us, Mademoiselle Lasserre? Certainly. Arno, perhaps you should accompany her. I am sure you two have much to talk about. Ty kurwo pijana, jak śmiesz tak wyzywać moją laskę, ty bałwanie. Ten jego ryj mnie wkurza. Bardziej niż FIFA. Jak ma być szczery. Kurde, zabiłbym go. Aby tylko się dało w tej grze. Abym go zabił. Okej, już za nią podążamy, czyli się fajnie zaczyna. Give it time. Mirabeau will talk them around. Do you really think we'll find him? After all this time. His luck can't last forever. François Germain believed Lafreniere was... François Germain? Yes. Where is he? His shop's on Rue Saint-Antoine. Why? What the... Elise? What? Czemu mi uciekasz? Ale nie bawmy się w Belka. Co ona odpieprza? Stójże. Kurde, ratuję ci... życie. Już nie będę mówił w dupę, żeby nie było brzydziej. A teraz mi takie szopki... Muszę gonić, kurde, przez pół miasta pewnie. No, odpuść sobie, Elis. Kurde. Wait for me. To, że masz rude włosy, to nie znaczy, żebyś mi uciekała, no. Naprawdę, no. Przemaluję ci na kasztanowe, na jakie ty tu chcesz, ale nie uciekaj, nie. Wszystko, ale nie uciekaj. Slow down. Kurde, Arno, przecież ty się nie męczysz. Od tego zacznijmy. Twój sprint jest nieskończony. A dwa... Dlaczego mi ucieka? No? Ja tego nie czaję. W dupie mam tego złodzieja. Zaraz mi ona ucieknie, jak nic nie zrobię. Ożysz ty. Co ty odwalasz? What was that about? Honor. François Germain was my father's lieutenant. Aha. What? He was cast out of the order when I was a girl. Ooh. Something about heretical notions or Jacques de Molay, I'm not entirely sure. But he should be dead. He died years ago. Did anyone tell him that? I would very much like to ask him a few questions. So would I. Dobra. Czyli robótka na nas czeka. Zbadaj warsztat. Dobra, mam z nim też podążać. Empty. Jakie empty? Kurde. Upstairs. That's where his workshop was. Let's go. Aha, na górę. Ale wiesz co, wiesz? It might not even be the same. Myślę, że mogę wejść po winie. Tall, grey hair, eyes two different colors. Ale wejdę kulturalnie. All right, perhaps it is the same Germain. Aha, ten złotnik pewnie, nie? Looks like no one's home. A kto nie ma tu nikogo? Co ty radzisz? Elise. Don't tell me. It's a trap. Ruszenie. Well, it's a trap. Look who it is. Kill them! Shit! I've got ya! Dobra, nie, mi walczymy z tego pięknego gówna. O, ta moją blachę. Jeb. Jeb, ale ta broń kosi. Ale ta broń kosi. OP, już mi się podoba. Well, that was bracing. Time in Marseille. Bit more blood this time around. There's nothing here. You must have known his bluff wouldn't hold up. So we've lost him again. Maybe not. Let's keep looking. Tej, tej, coś tu jednak jest. Stój tu. Czekaj, może locked. Start. Maybe we could. Ho ho! Do that.
Dobra, trzymaj tylko broń. Well, now I know why this wasn't on the official tour. Oh no. Look. Co to? Jak która? It's him. The bastard killed my father. Oh, ty. We have to tell Mirabeau as soon as. Ożesz ty, uciekać. I'll take care of this. Meet me at Mirabeau's estate. Brzmi już wrogo. Bardzo. Strzały w głowę. Stay down. You see them. The windows across the street. Da. Watch out. Moment, moment, moment. Ja tu muszę wybić tych snajperów, no nie? Strzelne w chuj. Dobra. No i ładnie. O, już wykonane. Nieźle. What? Co znowu? François Thomas Germain, aha, Grand Master of the Templars and a sage to boot. By our reckoning, that's the second sage to rise to the Templars' highest rank. A troubling trend. Until we know more about this Germain, stick with Arnaud. He might have outlived this Grand Master, and that could lead us to his body. Bishop out. Co, i to wszystko? Tylko tyle mi powiedziałaś? Co za bijaczka. Ale ładnie. Czekaj, ja jeszcze postrzelam. A zużyję całe ammo. Fajnie. Postrzelaliśmy. Cholerę. Amunicji zużyliśmy na full. Nie, bo jeszcze nie strzelałem z tej broni. Spróbuję się naprawdę ekskluzywnie. Jak na tą broń. Dobra, trzeba jeszcze cywilów bronić. O, i ta nagroda mnie czeka. 25k, proszę. O, dziękuję. I mamy 167k, no i ładnie. Już dzielnie jesteśmy. A jeśli chcecie wiedzieć, skąd zgarnąłem jeszcze 40k albo 30, to polecam wam włączyć grę, awczyć i jeszcze raz awczyć. I wtedy się wzbogacicie o sporą ilość livrów. Dobra. I git. No i co dalej, szczerze mówiąc, bo mało czasu minęło. Znaczy nie tak dużo, chciałem powiedzieć. Czasu minęło, jakby to mi się wydawało. Więc jeśli nie mamy już... Jeżeli nic jeszcze nie dostaliśmy takiego pobocznego do roboty, to zawsze możemy sięgnąć po jeszcze jedną misję fabularną, która jest... O, gdzie ona jest, ta fabuła? Tutaj. A sprawdzę jeszcze, przejrzymy wszystko. Chcę się upewnić tylko, czy nic przypadkiem nie omijam. Ale dobra, nie będziemy marnować czasu. Więc jeszcze jedną misję fabularną wykonamy. Czekaj, jeszcze pójdę doładować ammo, okej? Ammo. Czekaj, najpierw tutaj muszę pogubić, dobra. Oluju. Strzeliłem. Oni teraz takie what the fuck. Okej. Lovely disappearing trick.
That's bad news! Shit! Oh, to było piękne. Nie ma co. Czekaj, chyba jeszcze będę musiał strzelić. Dlaczego jeszcze nie mogę? Jakie gówno. Dobra, może teraz będzie. Dla mnie to już wszystko powinno być. Dobra. No to w stronę misji fabularnej, no nie? Szczerze mówiąc, nie ma tu już nic z niego do roboty. Spotkanie z Mirabu. To będzie taka misja, nie? Okej. Zawsze to jakaś misja, nie? Co to za lagi? Nie życzę sobie takich lagów. Ogólnie misja była krótka, szybka. Trochę bieganiny było, rozmowy. A na koniec, no, takie... Dobra, nieładny, złapany. Teraz jeden na 65, wiedziałem. A te drzwi można otworzyć? Czy będzie za trudno? Pewnie otworzymy. Zamknij płytę tam. Tu są kolejne drzwi. A tu widzę, że są jakieś schody na dół. Ale to są kolejne drzwi. Nie wiem, czy one nie będą za trudne. A, te mogą być nieco trudniejsze. Serio? Nie przeginaj. Zaraz mi wszystkie połamiesz. No nie, no tak blisko. Nie możesz teraz tego złamać. No, masz te szczęście. Pewnie schody na dół. Świetnie. To jakaś skrzynia, widzę. A jest coś tu więcej? Patrz, jest drabina jakaś. Odblokowaliśmy właśnie kolejny tunel podziemny. Więc nam to w sumie dało. Ale coś musiało nam dać. Pewnie dostęp do kolejnej skrzyni. Co tu robią? Co tu robią ludzie? Pofakało? Czekaj, bo chcę podnieść skrzynię. Dobra. Ja po prostu tak mnie zainteresowało, że aż pootwierałem te zamki do drzwi. Więc coś jednak blokowaliśmy konkretnego. Jesteśmy. O, są od razu wyciągi. O, już jakiś przestępca. O, stop. Git. A, dobiegniemy do misji, zrobimy ją jeszcze. Pewnie to będzie tylko spotkanie z Mirabu. Pewnie misja. A jeśli misja, to będziecie mieli drugi odcinek. No trudno. Ale zawsze to coś będzie. Jak tu teraz przejść? Żeby po prostu nie zrobić głupoty. Przypadkiem. Pewnie gdzieś będziemy mieli niedaleko sklepik, tam gdzie patrzyłem przed sekundą. Ło. Lagi chcą mnie chyba znowu zaskoczyć, jak ostatnio. No i dobra.
zobaczymy, co Mirabel powie. No. Mniej więcej. Ale mam nadzieję, że problem zostanie rozwiązany raz o dobrze. Nie będzie większych niedogadań, że ten Jean-François, jak mu tam było na koniec? Kurde, zapomniałem, ten złotnik, Germain, no. Kurde, nie laguj, bro. Nie bądź brutalna. Nie bądź brutalna, bro. Dobra. O, hajsy jeszcze mamy do odebrania. Nawet fajnie. Przy okazji to zrobimy. Więc odbierzemy część naszej całościowej wypłaty, którą możemy dostać maksymalnie. Tutaj się ta misja odbywa. Dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. No dobra, spotkanie z Mirabu. Tylko jeden punkt? Aha, bo to będzie tylko pogadanka. Cudnie. Pomóc Mirabu. A, tu chyba jeszcze w tym budynku nie byliśmy. Widzę artefakt do zebrania. Okej, nieźle. Teraz pewnie jeszcze wyżej. O, jakaś nagroda jest dla nas. W tejże dzielnicy zebrałem wszystkie. Wow! To tak nagle mnie wyrzuciło. Tak trochę dziwnie. Elise? Elise? What? What is this? I found him like this. I didn't. Of course not. But I have to report this to the council immediately. They'll know what to do. No! They don't trust me as it is. I'll be their suspect, first and last. You're right. Of course, you're right. What are we going to do? We find out what happened. O, żeż w dupsku. O, kurde. To mi się już w ogóle to nie spodobało. Ale mam nadzieję, że to ogarnę bez problemu. Mogło stać. Szpilka. What is that? It's the weapon that killed your father. That's a Templar badge of office. What's it doing here? Painting a picture. Oj, martwi mnie to zadanie. Tak trochę. A handkerchief. Ladies' handkerchief. So, we can count half the noble women of Paris as suspects, then? Maybe one of the staff will recognize it. Poison. Let me see that. Aconite. Hard to detect unless you know what you're looking for. Popular with Templars, is it? With anyone who wants to get away with murder. But yes. Kurde. Coraz podejrzenie się robi. Aha, i mamy ją oskarżyć. Doesn't look like it was forced. So the killer was expected. A guest, perhaps? Or a servant? Coraz bardziej podejrzane. I mnie się nie podoba to. O, jeszcze ta książka.
Looks like he was expecting a visitor. Who? Master Kemar. To już wiem, co robić. Czyli to jednak nie Elise. Dobrze, że się rozejrzałem bardzo uważnie. Czyli mam już doświadczenie w tych... Czekaj, bo przestępca mi ucieka. Ja zabiłem Francuzów jeszcze, gdy tego mało było. Dobra. No teraz szybko pomówić z mistrzem Kemarem. Trzeba znaleźć sprawcę, to jak najprędzej. I dopełnimy. Po prostu pomścimy go. O, jeszcze wypłatę możemy odebrać kolejną. Tych wypłat to już mieliśmy chyba sporo. Niektóre mogliśmy ominąć, ale to w sumie mniejsze znaczenie to ma w tej chwili. Ah, full purse again. Dobra, to tutaj. I trochę niżej, jak widzę. Dobra. Pewnie nam wywali zaraz cutscenkę. Się napiję szybko. Dobra, jest. To jest ten mistrz Kemar? Hey, Ono. Siema. Chętnie coś od ciebie kupię. Ale idziemy na górę. Zaraz odkryjemy prawdę. Ah, Monsieur Dorian. What can I do for you? Mirabeau is dead. Dead? Murdered. I knew this truce would come to a bad end. I'll have to summon the rest of the council to deal with this. Elise had nothing to do with it. I'll stake my life on that fact. Please, give me a little more time. I'll find the killer. Very well. You have until tomorrow morning. No later. Mirabeau was poisoned with aconite. Poison? Do I need to point out that that particular strain is a favorite of the Templars? You do not. Where might one acquire aconite in such strong concentrations? Any doctor could prescribe it in diluted form. I myself take a tincture of aconite for my heart. It's strictly regulated, of course. But I do know of an apothecary in Le Marais who's willing to overlook such petty legal matters. Thank you. Trzeba teraz z aptekarzem porozmawiać. A mistrza chyba Kemara nie możemy bezkarnie osądzić. Siema. Dobra, szybko. Czas nam ucieka. Chcemy to szybko zrobić. A to może jeszcze z 5 minut to potrwa. Mam nadzieję, że nie więcej. Okej. Gdzie ten nasz mistrz? Znaczy teraz z aptekarzem trzeba pogadać. Podupiło mi się. O, taw go. Dobra. Ogarnięte. Zobaczmy, co nasz serdeczny aptekarz powie na ten temat. Jeśli nam powie, komu sprzedał, kto jadł o tak mocnym stężeniu, to będziemy mieli już ostatni, finalny trop. Do tego, aby po prostu dowieść, kto za tym stał. Kto stał za morderstwem Mirabeau. Przydaje, to jesteśmy. Particulièrement hideux.
Będą jakieś drzwi, nie wiem, jakieś skróty. O, może być, chociażby nawet to. O, jest git. Zaprzestać tu mi bujek w tej chwili. Dobry? O, Alice też przyszła. I wonder if you might end. Not again. What? What? Well played. Wait. Damn you, come back here. O, nie ma, nie ma. Jeśli to ty. Slow down. Wait. Stay back, you animal. O, ty. Leave me alone. Korzystaj, wyciągnij. Kurde, ucieka mi gościu. Podejrzanie brzmi. I just have a few questions. O kurde. Nie! Nie, nie może mi uciec. No, on mi ucieka! On mi ucieka! Dobra. O kurde, o kurde. A, to już tutaj. Raz go dopadniemy. O, i zrobione. Wszystko. Tu jeszcze kokardka widzę. Slow down! Wait! Odpieprzcie się ode mnie. Żadna bombka dymna mnie tutaj nie unieszkodliwi. A, go powalę. Spokojnie. I just have a few questions. Kurde, daj mi szansę na to. Daj mi po prostu odpowiedzieć. Dobra, już go powalimy, mam nadzieję. Już, już zwalnię. Dobra, jest. Kurde. Co za człowiek. Oszalał, totalnie oszalał. Nie ma co. Zaczął spieprzać. I've never told anyone. I did just as you said. What are you talking about? You're with the other one, aren't you? The hooded man. Tell me about this other one. Who is he? I don't know. I never saw his face. Ah! He threatened to kill me if I didn't give him the poison. I didn't ask questions. Ah, I keep only a small quantity in stock. He took that straight away, but he told me where to drop off the second dose. Second dose? Here! That's all I know, I swear it! Go on then. Think of this as a wonderful story to frighten your grandchildren with. Well? You were right. He gave our mysterious killer the poison. And he said the killer wore a hood like mine. Well, there are shades of grey in every good story. If we've been betrayed from within... That would explain why the killer tried to frame me. Here. This is where the apothecary delivered his wares. What are we waiting for? Okej, misja zakończona. Oceniamy wspomnienie na 5. I co dalej? Okej, dobra, ogarnęło się. Tu jeszcze zbierę taką kokardkę bardzo miłą. Gdzieś ona na pewno jest. I zakończymy odcinek, nie? Dobra, jest. Pięknie. I tu kończymy już odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo! Jedność! You are ready to fight.